Hej, witajcie, Turecki Maciek, Winter Classic. Witam Was na 9. edycji noworocznego meczu charytatywnego Winter Classic. No słuchajcie, no znaleźliśmy tutaj po to, żeby przede wszystkim po Martynce, tak, na której cała jest impreza. Jesteśmy już po pierwszych emocjach sportowych, które pewnie zapewne żeście sfilmowali. Przed nami główne wydarzenie, mecz z pierwszą drużyną Podhala Nowy Targ. No może po przełamie złą pastę kolejnych porażek, Podhale pewnie też, jest takie bliskie tego. Ale to jest wszystko sport sportem, chodzi o zabawę ludzi, o wspólne spędzanie czasu, danie coś od siebie, a przynajmniej możliwość pomożenia komuś, tak? No to jest Winter Classic, to są ludzie, pasja, wspólna zabawa. No w tym roku samo w sobie była niespodzianką pogoda, tak? Którą musimy sobie za każdym razem radzić. Poprzednich latach ten śnieg był jednak, tutaj się nie udało. No słuchajcie, no jest naprawdę, przygotowaliśmy, no tych paczek już ciężko, musimy tylko tirać te paczki dla Was, to organizujemy dowozić. Wszystkie schodzą, to jest Wasze wsparcie, tak? Te voucheriady, cały rok zbieramy te gadżety sportowe. Boski Roman zagra na finale tak, naszego koncertu, tak? Jest wspaniała gastronomia. No jedna rzecz się nam nie udała przez pogodę. Miał być turniej jednej skoczni, pierwszy w tym targu. Wszystko naprawdę było dopięte na ostatni guzik. No mały szczegół, nie ma śniegu, tak? Były nawet dzieciaki z klubu Chochołowa, ale za rok jest dziesięciolecie, naprawdę będzie turniej jednej skoczni w Nowym Targu. Witamy, jestem mamą Martynki. Jestem tatą Martynki. A to jest nasza wspaniała córeczka. Chorujemy wszyscy na wrodzoną łamliwość kości, w sensie nasze dziecko. Trudna choroba, ciężka choroba, wymagająca wiele wyrzeczeń. Siły! Martyna jest po 8 operacjach, ale jest mega dzielna. Pojawiła się szansa na wymianę teleskopów, prętów teleskopowych. No i wspaniali ludzie wyszli z inicjatywą. No i jesteśmy tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Marti. Dziękuję. Zawsze jesteśmy, zawsze mile tutaj przychodzimy na zaproszenie właśnie tutaj Wintersów. Bardzo fajna inicjatywa, która jak co roku ma szczytny cel, więc naprawdę duże brawa dla organizatorów i pomysłodawców. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo jestem tutaj co roku i naprawdę czas tak leci, że super, super, super po prostu, że możemy tu uczestniczyć już 9. raz po prostu. Tylko przyklasnąłem takim akcją, bardzo się cieszę, że to dalej trwa. Mam nadzieję, że co roku to będzie akcja coroczna i jeżeli tylko będę miał siły i zdrowie, to zawsze będę chciał przyjść na to.